Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy film przygotowałam dla Was na temat preparatu płynnego. Jest to płyn Dex Stop. Jest to preparat przeznaczony do pielęgnacji i profilaktyki skóry, u której występuje przerost kolonizacji nużycy, nużeńca, demodex czy pod różnymi jeszcze innymi nazwami możecie tego pasożyta na naszej skórze znaleźć. I w tym filmie przybliżę Wam troszkę na temat fizjologicznego wpływu tego pasożyta na naszą skórę, ale także metody, dzięki której będziemy mogli zapobiegać jego namnażaniu, czyli właśnie zastosowaniu naszego płynu Dex Stop. W pierwszej kolejności troszeczkę o tym, w jaki sposób ten właśnie pasożyt wpływa na naszą skórę, co tam się zadziewa, kiedy on zwiększa swoją kolonizację. Przede wszystkim nużeńca ma praktycznie każdy z nas. Jest to pasożyt bytujący na każdym rodzaju skóry. Mieści się on zazwyczaj, czyli zasiedla mieszki włosowe, ujścia gruczołów łojowych i bytując tam w formie takiej fizjologicznej nie przysparza nam zbyt wielu problemów. Bardzo często przy na przykład badaniach problemów ocznych znajduje się tam jeden czy dwa osobniki i jest to całkowicie dla naszej skóry normalne. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy ten nasz gość zaczyna się w naszej skórze rozmnażać w o wiele większych ilościach. I bardzo często jest tak, że to właśnie on jest przyczyną powstawania trądziku różowatego. Aż 80% przypadków trądziku różowatego jest spowodowana właśnie przerostem kolonii nużeńca. Kiedy tak się dzieje? Kiedy on dostaje genialnych warunków dla namnażania, bytowania? Przede wszystkim wtedy, kiedy zaburzona jest bariera ochronna skóry, kiedy mamy różne choroby wewnętrzne typu insulinooporność, kiedy mamy na przykład zaburzony rytm dobowy, kiedy nie dbamy o odpowiednią higienę naszej powierzchni skóry, kiedy rozregulowują się z powodów hormonalnych czy innych gruczoły łojowe, zaczynają wchodzić w nadprodukcję, albo kiedy mamy problemy jelitowe. Wtedy bowiem zaburza się flora naszego organizmu, także flora bakteryjno-grzybicza skóry, czyli nasza naturalna mikrobiota. Więc w momencie, gdy z jakiegokolwiek powodu mamy naruszony ekosystem, ten właśnie pasożyt bardzo chętnie przy sprzyjających warunkach, czyli nadprodukcji łoju i zwiększonej keratynizacji, bo żywi się on właśnie łojem i keratyną, będzie on się nam ochoczo rozrastał. W płynie Dex Stop wykorzystaliśmy składniki jakości farmaceutycznej i stosowane zresztą przy leczeniu farmakologicznym tej właśnie przypadłości, jaką jest nużyca. I składniki te pochodzą z kilku źródeł. Tutaj przede wszystkim został wykorzystany ekstrakt z chryzantemy wielokwiatowej i zawiera on pyretroidy, czyli substancje, które będą wpływały przede wszystkim przeciwpasożytniczo. Są one w troszkę mniejszym stężeniu niż w lekach farmakologicznych, natomiast w takim bezpiecznym stężeniu, które ogranicza rozrost, czyli my dzięki takiemu składnikowi jesteśmy w stanie, czy w trakcie naszych zabiegów, ale przede wszystkim w pielęgnacji domowej naszego klienta, jesteśmy w stanie wyposażyć go w narzędzie, dzięki któremu ograniczy sobie w warunkach domowych właśnie rozrost tego patogenu. Bo tutaj tak naprawdę nie chodzi nam o całkowitą eliminację, ale jak zwykle o złapanie balansu, czyli nie przechodzenie z fizjologicznego stanu do patologicznego. Ekstrakt z chryzantemy sprawdza się także przy takich insektach jak świerzb czy na przykład wszy, więc płyn może być stosowany także do skóry owłosionej głowy
oraz na linii rzęs, ale nie zastosowany bezpośrednio przy gałce ocznej, więc tutaj na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jest to bowiem płyn do stosowania na powierzchnię skóry. Chryzantema ma też właściwości wzmacniające barierę ochronną skóry. Będzie powodowała zmniejszenie ilości patogenów, także grzybów i patologicznie przerośniętej flory bakteryjnej, bo jeżeli już doszło do kolonizacji nużeńcem, to znaczy, że wszystkie inne systemy także nas zawodzą. I tutaj trzeba będzie uregulować troszkę więcej niż tylko ograniczyć rozrost samego nużeńca. Dlatego będzie to jeden z elementów pielęgnacyjnych dla skóry z trądzikiem różowatym czy z samym po prostu przerostem tego insektu. Natomiast no nie będzie to narzędzie takie, powiedzmy, samodzielne. Ekstrakt z chryzantemy jest także bogaty w beta-karoteny, czyli pochodną witaminę A, więc będzie działał antyoksydacyjnie. Co nam to daje? Przede wszystkim to, że nużeniec, który osadza nam się tutaj właśnie w ujściu gruczołu łojowego, będzie wywoływał stan zapalny, więc na skórze powstają grudki i krosty, które właśnie najczęściej są zauważalne już w którymś też stadium trądziku różowatego. I właśnie, aby ograniczyć ten stan zapalny, taką nabrzmiałość tej zmiany, antyoksydanty świetnie zmniejszą jej i widoczność, i zmniejszą bolesność takiej zmiany, ponieważ im większa grudka, im bardziej sztywna, im bardziej taka zwarta, tym bardziej będzie uciskała warstwy, które znajdują się pod spodem, więc też będzie miała taki nieprzyjemny wydźwięk bólowy dla organizmu, dający znać, że coś jest nie tak. Mamy tutaj też w chryzantemie związki fenolowe. One działają przede wszystkim łagodząco i przeciwdziałają także starzeniu oraz mają właściwości ochronne przeciw UV, a UV, jak już wiemy z pozostałych filmów, jest czynnikiem, który będzie niszczył nam DNA komórek oraz wywoływał przebarwienia w zależności od tego też, jaki to jest rodzaj tego UV. Chryzantema także będzie nam skórę odwrażliwiać, czyli tak jak powiedziałam, dzięki antyoksydantom, ale pozostałym także swoim właściwościom, będzie powodowała, że ta wrażliwość ogólna, przyspieszona praca naczyń krwionośnych, które reagują po prostu na stan zapalny, zostanie delikatnie ograniczona. Dlatego też bardzo dobrze będziemy sobie schodzić z takiego zaczerwienienia, które właśnie w trądziku różowatym przy przeroście kolonizacji nużeńca jest naturalnym takim efektem podrażnienia, tego, że coś tam swędzi, coś zjada, coś, no powiedzmy nawet, że podgryza, tak? Bo tutaj mamy do czynienia jednak z pasożytem, a nie z bardzo drobniutką bakterią, a nużeńce są wielkości około 2-3 mm, więc wcale nie są takie malutkie jak pojedyncze bakterie, stąd też bardzo duży dyskomfort, jaki potrafią wywołać, a dzięki składnikom zawartym właśnie w naszym płynie Dextop będą ograniczone te nieprzyjemne odczucia, czy swędzenia, czy właśnie takiego drapania, rozgrzania i bolesności. I tutaj kolejnym składnikiem, który będzie nam właśnie zmniejszał te odczucia, będzie 4-terpineol. Jest to składnik, który ma w głównej mierze właściwości antyoksydacyjne, bardzo silne, o wiele większe niż witamina E. I tak jak powiedziałam wcześniej, antyoksydanty będą nam ograniczać rozwój stanu zapalnego, ale będzie on też działał antyseptycznie. Jest on bowiem pochodzenia olejku drzewa herbacianego, działa grzybobójczo, bakteriobójczo, działa na nużeńca w sposób potwierdzony klinicznie, redukuje też zmiany zapalny, więc będzie zmniejszał ilość grudek, krostek, nawet tych, które niekoniecznie przez samą inwazję są spowodowane, ale te, które powstają w konsekwencji ogólnego stanu zapalnego skóry, czyli zaburzenia
funkcjonowania wszystkich jej układów. Tutaj też olejek z drzewa herbacianego, ta pochodna olejku, będzie wpływała na zmniejszenie ilości bakterii beztlenowych, czyli tam, gdzie rozwijają się one pod tą błonką w grudkach, krostkach, tam będzie ich pojawiało się znacznie mniej, co dzięki czemu właśnie zmniejszy się też rumień, a jeżeli zmniejszy nam się rumień, to krążenie także się wycisza i szybciej schodzą zaczerwienienia, które są w sumie chyba pierwszym takim powodem, dla którego klienci zgłaszają się do właśnie gabinetów kosmetycznych po pomoc. Ten składnik ma także udowodnione działanie, jeżeli chodzi o przyspieszenie gojenia ran. No, może niekoniecznie będziemy mówić tutaj o tym, że będziemy mieć rany, natomiast samo gojenie skóry będzie przebiegało w sposób o wiele sprawniejszy. I w procesie gojenia bardzo pomocne będą także antyoksydanty zawarte w totarolu, czyli w kolejnym składniku, który jest tutaj jednym z ważniejszych, bo te trzy, o których powiedziałam, dzięki temu, że działają właśnie synergistycznie, tak jak w większości naszych preparatów, jeden wspiera drugi, mają o wiele większą moc, a nie muszą mieć tak dużego stężenia, bo też czasem jest tak, że więcej nie znaczy wcale lepiej, a wzajemne oddziaływania niosą nam o wiele lepsze i korzystniejsze, o wiele korzystniejsze efekty, ponieważ każdy z tych składników dodatkowo ma jeszcze, wnosi swoje właściwości. I tutaj totarol jest silnym antyoksydantem, także działa antyseptycznie, reguluje pracę gruczołów łojowych, zmniejsza produkcję sebum i redukuje stany zapalne. Myślę, że tutaj te właściwości są podobne do tych wymienionych wcześniej, więc nie będę tego właściwości tego składnika, jeśli chodzi o fizjologię, bardziej rozwijać. Natomiast ostatni, który jest tutaj, myślę, jednym z kluczowych składników, będą to siarczany. Siarczany znane od lat, siarka używana bardzo często właśnie przy trądzikach. Siarczany mają właściwości keratolityczne, czyli będą nam robiły takie mikrozłuszczanie i jest to genialne, w przypadku takiego płynu, ponieważ przy trądziku różowatym nie zawsze możemy sobie pozwolić na większe złuszczanie, żeby tej skóry nie podrażniać, a jednak czopujące się ujścia gruczołów dają większą pożywkę właśnie dla nużycy. Więc jeżeli mamy w preparacie składnik, który skórę zmiękcza, który ją uelastycznia, pomaga tym nam nagromadzonym przez codzienny metabolizm skórny komórkom uwalniać się z powierzchni w sposób łagodny i bezpieczny, mamy o wiele mniej pożywki także dla naszego niechcianego gościa. Ma też właściwości stymulujące, znaczy siarczany mają właściwości stymulujące regenerację. W końcu też siarka wchodzi w skład wiązań międzykomórkowych. Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o siarkę, jej właściwości w kosmetologii były najchętniej stosowane przeciwgrzybicze. Tutaj ma bardzo duże właściwości. Stąd też siarka jest składnikiem bardzo wielu szamponów przeciwłupieżowych. Także, tak jak wcześniej powiedziałam, stosowanie na skórę głowy czy na skórze twarzy przy jakichś inwazjach, kolonizacjach w nieodpowiednim fizjologicznym działaniu naszego organu będzie bardzo wartościowym składnikiem. Siarczany także regulują pracę gruczołów łojowych, podobnie do 4-terpineolu. Będzie więc ta nadprodukcja zmniejszona, a nadprodukcja często pojawia się nie tylko przy skórach tłustych, ale także i w skórach odwodnionych, czyli tam, gdzie skóra zaczyna się przesuszać, a bardzo często przy nużycy widać, że ona wcale nie jest aż tak bardzo przetłuszczająca się. Ta produkcja łoju odbywa się bardziej tutaj ograniczona, ale on wcale nie wydostaje się w takich dużych ilościach. Bardzo często widać po tej skórze, że ona jest sucha, wręcz taka lekko łuszcząca się. I tutaj właśnie siarczany odegrają dla nas bardzo dużą i ważną rolę.
Płyn ten warto także stosować w połączeniu z płynem aktywnym plus ze względu na inne właściwości tamtego preparatu i także bardzo szerokie spektrum zastosowania. Więc zachęcam i do użytku profesjonalnego, ale przede wszystkim do sprzedaży detalicznej, do pielęgnacji domowej, aby ograniczyć namnażanie się właśnie tego patogenu, o którym dziś sobie mówimy. Płyn ten występuje w takiej jednej pojemności 140 ml z pompką. Można go zastosować w różnych procedurach. Najlepiej sprawdzi się w procedurze właśnie trądziku różowatego, ale także profilaktycznie u osób, które mają tendencję do pojawiania się pojedynczych wykwitów, czy u osób, którym często ta flora skórna się rozregulowuje, czy widzą, że idzie bardziej w kierunku grzybicy niż tylko jakichś tam podstawowych zmian we florze bakteryjnej. Preparat możecie nabyć u swoich opiekunów regionalnych oraz przez stronę www.estgen.pl. Osoby zainteresowane takim zakupem preparatu do domu zachęcam do odwiedzenia strony www.estgen.pl i skorzystania z mapy gabinetów współpracujących z marką. Tam na pewno znajdziecie gabinet, w którym możecie taki oto preparat zakupić. Stosujemy go poprzez namaczanie, delikatną aplikację. Jest to produkt, który wplatamy w tą pielęgnację w różnych konfiguracjach, więc śledźcie proszę mapy, pytajcie kosmetologów, w jaki sposób w przypadku Waszej skóry będzie miał najlepsze zastosowanie, żeby wyciągnąć z niego tych właściwości jak najwięcej. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.